7.40, graffiti, Grzegorz Kępka, witam bardzo serdecznie w studiu. Tomasz Trela, wiceprzewodniczący klubu Nowej Lewicy w Sejmie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I poseł z Łodzi. Dokładnie. Panie pośle, to może zaczniemy od cytatu, który pewnie będzie cytatem dzisiejszego dnia. Jarosław Kaczyński o godzinie 7 ujawnił pierwsze pytanie, które będzie w referendum. Będzie oczywiście, jak Sejm się na to zgodzi, ale należy przypuszczać, że się zgodzi. Pierwsze pytanie brzmi, czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw? Czy popiera pan wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw? To jest tak śmieszne, że z drugiej strony jest bardzo straszne, dlatego że... A co jest śmieszne? Pytanie śmieszne? Znaczy, pytanie to zaraz o pytaniach powiem, bo równie dobrze Kaczyński mógłby zadać pytanie, czy uważa pan, pani, że 8 lat rządów PiS-u to Polska praworządna, demokratyczna, wolna, otwarta i tolerancyjna? I równie dobrze takie pytanie mógłby wpisać, bo przecież nie o pytania w tym referendum chodzi, tylko chodzi tak naprawdę o finansowanie kampanii wyborczej poza limitem. Bo to jest bardzo prosty myk. Jarosław Kaczyński będzie jeździł od miasta do miasta, Mateusz Morawiecki będzie jeździł od miasta do miasta, mówił, że robi kampanię profrekwencyjną. Będzie opowiadał o spółkach Skarbu Państwa, o majątku narodowym i to będzie poza limitem, bo oni będą mówić, że oni nawołują, żeby obywatel poszedł na referendum i robią to jako premier, wicepremier, będą jeździć parlamentarzyści, ministrowie i tak dalej. I to nie wchodzi w limit. To jest w ogóle jedna wielka granda i jedna wielka nieuczciwość. A z drugiej strony, gdybym miał się odnieść do tego pytania... Nie podaruję panu. No to się odniosę. To mówi to człowiek, który całkiem niedawno lobbował politycznie, żeby państwo polskie sprzedało udziały w rafinerii gdańskiej Saudyjczykom za ponad 1 000 000 000 zł, gdzie Saudyjczycy po pół roku zarobili więcej niż zapłacili. No przecież to jest paranoja. Dlatego mówię, że jakby Kaczyński zadał pytanie, jeszcze jedno mogę panu Kaczyńskiemu posunąć. Czy ja, Jarosław Kaczyński, jestem najpiękniejszy na całym świecie? Może państwo odpowiecie na ten temat. No to jest dzisiaj fikcja, która tak na celu ma pranie pieniędzy podczas kampanii wyborczej. Pranie na billboardy, banery, na materiały wyborcze i tak dalej, i tak dalej. Nie ma pan wrażenia, że to pytanie, inaczej zapytam, czy to pytanie będzie emocje jakieś społeczne budziło? Bo jeśli chodzi, spodziewaliśmy się wszyscy, że pierwsze pytanie będzie dotyczyło nielegalnej migracji, no bo takie było zapowiadane i jednak nielegalna migracja budzi pewne emocje, jest dyskusja, spór polityczny. Ale widzi pan, właśnie jeżeli chodzi o nielegalne migracje, nie ma żadnego sporu politycznego, bo nie znam partii politycznej w Polsce, która by była za tym, żeby przyjmować nielegalnie migrantów. To inaczej. To, nie ma żadnego sporu. To pytanie jest równoważne, jeśli chodzi o emocje, które może budzić z tym pytaniem o migrację. Wie pan, jakie są emocje podczas zbierania grzybów? No Jarosław Kaczyński ostatnio grzyb. No więc właśnie, no to są takie emocje przy tym pytaniu. Naprawdę nie o emocje, o pytanie, o to, czy ktoś pójdzie, czy nie pójdzie na to referendum, bo Kaczyńskiemu nie zależy, żeby ktoś poszedł na referendum. Jemu tylko zależy, żeby mieć dodatkowe miliony, jak nie miliardy, poza limitem na promowanie siebie, swojej partii, swoich kandydatów i kandydatek do Sejmu. Czy Państwa Komisja Wyborcza będzie musiała patrzeć i rozliczać to w jakiś sposób? No ja... Nie wiem, czy jest tutaj sposób... Ale ja mam nadzieję... Są różne wątpliwości, jakby chociażby to, że to Wojciech Hermeliński podnosi, że nie ma nigdzie przepisu, żeby te dwa wydarzenia mają się odbywać w jednym lokalu, z jedną urną, z jedną komisją. Jest oświadczenie Państwowej Komisji Wyborczej, że jest jedna urna, jeden lokal, jedna komisja, że to jest dopuszczalne, ale to powinno być uregulowane ustawą. To raz, a dwa, że Państwowa Komisja Wyborcza naprawdę powinna stanąć na wysokości zadania, jeżeli chodzi o aspekt prawny, aspekt niezależności, obiektywizmu politycznego. Nie powinna patrzeć, że to jest partia władzy, partia Prawo i Sprawiedliwość, tylko powinna rzetelnie, skrupulatnie nie to sprawdzać i mam nadzieję, że to będzie sprawdzać, bo jeszcze o jednej rzeczy chcę powiedzieć. Kampania wyborcza się rozpoczęła, prezydent podał datę wyborów, zarządzenie się ukazało, a Prawo i Sprawiedliwość w ten weekend jedzie w kolejny tur po Polsce i będzie finansować pikniki z budżetu państwa, z rezerwy celowej. Czy to jest legalne? Czy to jest uczciwe? Nie, to nie jest uczciwe. To jeszcze zapytam pana o jedną rzecz, bo Jarosław Kaczyński to odczytał, czy wypowiedział to pytanie, po czym następne zdanie brzmi: Niemcy chcą osadzić Donalda Tuska w Polsce, aby wyprzedawać majątek. Nie odnoszę się do fobii i fantazji Jarosława Kaczyńskiego, bo ja uważam, że to jest z jednej strony fobia, z drugiej strony jakaś fantazja na tle Donalda Tuska. Panowie się znają podobno od lat, niech usiądą, wyjaśnią, pogadają, niech się spotkają na debacie. To jest ich indywidualna sprawa. Te wybory są o tym, czy Polska ma być dalej
w rękach Prawa i Sprawiedliwości, tej takiej gangreny złoczyńców, którzy wyprowadzają pieniądze taczkami, ciężarówkami nawet z publicznej kasy? Czy Polska ma być krajem, który jest proeuropejski, prodemokratyczny, otwarty i taki tolerancyjny, przyjazny dla obywateli? I o tym jest ta kampania wyborcza, a nie o tym, czy jeden pan lubi drugiego pana. Gangrena złoczyńców to nie jest jednak przesada jedna? Wie pan, ja codziennie to śledzę, ja to weryfikuję, sprawdzam. Wielokrotnie byłem na kontrolach parlamentarnych. Ja widzę, co oni robią. Oni naprawdę wyprowadzają publiczne pieniądze, nie wiadomo do czego. Widział pan program Willa Plus? Pieniądze poszły na wille, które są zamknięte na cztery spusty. Tam się nic nie dzieje, a pieniądze zostały z budżetu państwa wyprowadzone. To naprawdę trzeba ukrócić, zakończyć i to trzeba rozliczyć. To jeszcze jedna sprawa, jedno spostrzeżenie dotyczące tej timingu, że tak powiem. Mamy cztery pytania. Dzisiaj pierwsze, 12 poznamy drugie, 13 trzecie, 14 czwarte pytanie będą publikowane. Później mamy 15 i defiladę, na której rząd też będzie obecny i przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. No i posiedzenie Sejmu, na którym być może pojawi się kwestia komisji do spraw wpływów. Może inne rzeczy, to też jest okazja do tego, żeby politycznie mocno zaistnieć. To jest kampania, to jest ofensywa. Pochwali pan za ten pomysł? Nie, wie pan, nie pochwali pan. Wie pan, ale dostrzeże pan, że tak jest. Dostrzegam, że to jest timingowo przygotowane, tylko że oni będą sobie publikować filmy w internecie i prać pieniądze na kampanię, a ja po spotkaniu z panem jadę do Łodzi o godzinie 11. Będę zbierał podpisy pod rejestracją kandydatek i kandydatów do Sejmu. Zapraszam wszystkich. Stajnia Jednorożców, Łódź, godzina 11. Można złożyć podpis. Będę rozmawiał z wyborcami, bo tak powinniśmy prowadzić kampanię wyborczą. Pana zdaniem ta ofensywa może przynieść Prawu i Sprawiedliwości wzrost sondażowy? No bo mówi się, że w niektórych sondażach tam dobijają do 40%. Nie wierzę w takie sondaże, dlatego że też robimy badania i widzę, jaka jest tendencja, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość. To nie jest tendencja wzrostowa, to jest tendencja na poziomie 30-30 paru procent. I ona rzeczywiście jest. I ja tego nie krytykuję, bo moja partia ma mniej, więc oni kupili sobie te 30 parę procent telewizją rządową, tymi pieniędzmi i teraz będą chcieli podtrzymać te zakupy właśnie tymi publicznymi pieniędzmi. Ale ja wierzę głęboko, że pieniądze pomagają w kampanii wyborczej, ale pieniądze kampanii wyborczej nie wygrywają i mam nadzieję, że nasza ciężka praca, program Lewicy, kandydatki, kandydaci Lewicy doprowadzą do tego, że my odsuniemy Prawo i Sprawiedliwość od władzy. Mówię my, jako część tej opozycji i tego bloku partii opozycyjnych, która będzie tworzyć rząd po wyborach. No właśnie, mówimy o tych następnych ruchach, które mogą wywoływać emocje, a w każdym razie będą dostrzegane w kampanii wyborczej. Niemcy wpływają na wybory w Polsce? Wie pan, do czego nawiązuje? Wie pan, w takich kategoriach to można powiedzieć, że każda wypowiedź tego czy innego polityka na temat wyborów w tym czy innym państwie to jest wpływ. Ja też komentuję wyniki wyborów, komentuję kampanię wyborczą w innych krajach, komentuję na Twitterze. Życzę swoim bratnim europejskim lewicom wygrania, czy to w Hiszpanii, czy w Niemczech. I wpływam na wyniki wyborów? Nie wpływam na wyniki wyborów. Po prostu jesteśmy politykami. Prawo i Sprawiedliwość znowu szuka sobie agendy na telewizję rządową, żeby w tej telewizji rządowej międlić te wszystkie rzeczy. Ale tak szczerze mówiąc, bo nawet media, niektóre niemieckie mówią, że tą wypowiedzią Manfred Weber troszeczkę by pomógł Prawu i Sprawiedliwości. Słowa, że Prawo i Sprawiedliwość, chociaż wymienione wśród innych partii europejskich też, powiedzmy eurosceptycznych, że PiS jest przeciwnikiem, że, i że będzie przez nas zwalczane. To nie jest niezręczność co najmniej. Jeżeli chodzi o język, to ten język mi się w ogóle nie podoba, no bo ja sobie niespecjalnie życzę, żeby ktoś w taki sposób się tutaj wypowiadał o Polsce, bo traktuje to jako wypowiedź o Polsce, a nie o Prawie i Sprawiedliwości. Niech panowie sobie to wyjaśnią w swojej grupie politycznej. Natomiast jeżeli ktoś próbowałby mi wmówić, że ta czy inna wypowiedź to jest wpływ na wynik wyborczy, to bardziej boję się tych takich dziwnych zachowań polityków Prawa i Sprawiedliwości, że oni mogą dać jakimś botom z Federacji Rosyjskiej paliwo do tego, żeby osłabiać nasz kraj, bo tu nie mogą znaleźć rakiety, tu leci helikopter, tu coś gubią. To są bardzo poważne rzeczy i nad tym Prawo i Sprawiedliwość powinno się zastanowić, bo chodzi o bezpieczeństwo naszego kraju. A w sprawie uchwały, bo Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało uchwałę, nie znamy jej treści, no ale tak skrótowo mówiąc, będzie potępiała zewnętrzną ingerencję w proces wyborczy w Polsce. To co Lewica zrobi? Chcę zobaczyć ten projekt uchwały, bo ja znam... Wszyscy tak odpowiadają, nie, ale nie widzimy. Ale wie pan dlaczego? Dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość mówi, że składa projekt ustawy o finansach publicznych, a w ustawie o finansach
finansach publicznych jest aspekt zdrowotny. Więc jak zobaczę uchwałę, to się na temat jej wypowiem. Natomiast na sztuczki, triki, taktyki Prawa i Sprawiedliwości w porozumieniu z mediami rządowymi Lewica się na pewno łapać nie będzie. To jeszcze zapytam, teraz mi się przypomniało, że powinien o to wcześniej zapytać w sprawie referendum. Będzie się namawiać do bojkotu tego referendum? Czy zostawicie to swoim wyborcom? Jak pan mnie pyta o moje indywidualne zdanie, bo jeszcze będziemy na ten temat rozmawiać na klubie, to ja będę namawiał koleżanki i kolegów, żebyśmy podjęli decyzję o bojkocie, dlatego że ja nie chcę brać udziału w procederze wyprowadzania publicznych pieniędzy na finansowanie kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Drodzy wyborcy Lewicy, nie bierzcie udziału w... Ja tak będę mówił i ja tak będę przekonywał swoje koleżanki i kolegów, ale jeszcze ostatecznej decyzji w tej sprawie nie podjęliśmy, ale myślę, że po tym pierwszym pytaniu, kabaretowym dość pytaniu, myślę, że Jarosław Kaczyński odkrył prawdziwą twarz tego referendum, po co jest to referendum, więc ten, kto myśli perspektywicznie, logicznie, nie powinien w czymś takim brać udziału. Dobrze, to cytat dla pana przygotowałem. Pani Biejat ponoć od rana biega i szuka jakiegoś działacza Razem, który miałby ją zastąpić w kandydowaniu. Chodzi o kandydowanie z Warszawy do Senatu. Autorem cytatu jest Roman Giertych. Tu jest jeszcze takie zdanie: pani poseł, ja jeszcze nie podjąłem decyzji. Wie pan, dlaczego się uśmiecham? Bo mam wrażenie, że Roman Giertych całe swoje dzisiejsze życie, takie publiczne czy parapubliczne życie na Twitterze, skupia właśnie na Lewicy i na posłance Magdalenie Biejat. A ja bym mu jednak radził, żeby on nie przeszkadzał, a jak chce pomóc, to żeby pomagał. Bo na razie mam takie wrażenie, że wszystkie jego wpisy, wszystkie jego komentarze nie pomagają dzisiejszemu paktowi senackiemu, nie pomagają dzisiejszym partiom opozycji demokratycznej. Chyba że pan Roman Giertych wraca do swoich korzeni i staje się znowu przyjacielem Jarosława Kaczyńskiego. O co do tej pory go nie posądzałem, ale jak widzę te jego wypowiedzi, widzę te jego takie buńczuczne, może wystartuję, może zrobię badania, może będę chciał zrobić badania, to panie Romanie, zapewniam pana, nikt pana w pakcie senackim nie chciał, nikt pana nie zgłosił. I zasadę w pakcie senackim mamy taką. Ten, kto wystartuje przeciwko paktowi senackiemu, ten jest przyjacielem i współpracownikiem Prawa i Sprawiedliwości. To jest dość proste. Proszę bardzo, mam idealny cytat. Roman Giertych. Chciałem sprostować kłamstwa Lewicy. W pakcie senackim moją kandydaturę przedłożył pan Szymon Hołownia na okręg Olsztyn lub Obwarzanek Poznania. Wie pan, ja mam tę przewagę nad panem Giertychem, że codziennie rozmawiam po pierwsze z panem Dariuszem Wieczorkiem, który negocjuje pakt senacki, po drugie z panem Włodzimierzem Czarzastym, który jest jednym z liderów Lewicy. Nikt pana Romana Giertycha nie zgłosił oficjalnie. Nie wiem, co pan Hołownia położył na który okręg. Nigdy kandydatura na stole Romana Giertycha nie była położona. A zapowiedzieliście, bo to jest chyba główny zarzut, który przedstawia Roman Giertych, że jeżeli gdziekolwiek wystartuje, to wy mu wystawicie kontrkandydaturę. No jeżeli Roman Giertych chciałby gdziekolwiek wystartować jako kandydat nie z paktu senackiego... Nie, ale ja rozumiem, że w ramach paktu senackiego... Nie, ale nie było tego kandydata, okay. Więc wie pan, to nie ma takiej możliwości, bo jeżeli nie było kandydata, to nie ma mowy o kontrkandydacie, więc pan Roman Giertych moim zdaniem trochę tutaj fantastyka jakaś się wkradła polityczna. Mm-hmm. A pan nie ma takiego wrażenia? No bo chyba pan... Proszę pana o odpowiedź, bo tu się jakieś argumenty i kampania pewna, może jeszcze niewyborcza, pojawiła. Biejat nie zagłosowała za Komorowskim, oddała nieważny głos w wyborach prezydenckich. Rok temu mówiła, że nie wyobraża sobie koalicji z Koalicją Obywatelską, czy z Platformą Obywatelską. I wsparł ją Dariusz Matecki, człowiek znany, człowiek Ziobry. To tylko niektóre argumenty na niekorzyść waszej kandydatki, które się pojawiają. My mamy bardzo jasne i precyzyjne stanowisko. Zbudowaliśmy pakt senacki jako trzecia siła parlamentarna. Po wyborach chcemy współrządzić z naszymi partnerami na dzisiejszej opozycji, Koalicją Obywatelską i Trzecią Drogą. I ta sytuacja jest niezmienna. Żaden Matecki, żaden Giertych, żaden Franek, żaden Franek Kimono nie będzie tego nam psuł i nam... Franka Kimono, jakiś... to nie wiem, kto pamięta dzisiaj. No, ale może Giertych pamięta. Nie będzie nam psuł naszej koncepcji, naszej wizji i na pewno nie damy się wpuścić w żadne kłótnie na opozycji, bo nie chodzi o kłótnie na opozycji. Dzisiaj trzeba być na ulicach polskich wsi,
miast, miasteczek przekonywać do siebie, do swojego programu, żeby wygrać z tą szarańczą z Prawa i Sprawiedliwości. Dobrze. To jest nasz cel. To teraz jeszcze kilka słów dotyczących waszych szans. Tworzycie klub koalicyjny, ale do wyborów idziecie jak, nie jako koalicja. Rozumiem, że 8% na horyzoncie jest dla was traumą. Nie, nie jest traumą, natomiast my jesteśmy mądrzy, doświadczeni, wyciągamy wnioski. To jest autoreklama. Tak, ale bardzo prawdziwa. Mądrość, doświadczenie jest wskazane. 2015 rok nas też sporo nauczył. Mimo tego, że dzisiaj mamy sondaże 9,5-10% i na fali rosnącej, to panu przerwę, na 5%. Tylko jeszcze, właśnie, czy Lewica zmarnowała ostatnie 4 lata? Trzecie miejsce w 19 i 12,56, a teraz no co, 10? 10, ale wie pan, ja przypomnę, 4 lata temu, jak byliśmy na początku sierpnia, ruszała kampania wyborcza, było 8-9% poparcia, skończyliśmy na 12,5%. Naszym atutem jest kampania wyborcza, kandydatki, kandydaci i program. I im będzie kampania dłużej trwała, im będzie bardziej dynamiczna, tym będzie rosło poparcie. Wielka inauguracja kampanii wyborczej Lewicy 2 września już w mojej kochanej Łodzi, więc wszystkich zapraszam. Tam będą pierwsze elementy programowe zaprezentowane. Duża konwencja programowa.